Po meczu na stadionie było słychać takie tąpnięcie. To chyba głazy z wszystkich wiślackich sekt spadły. Ty jeszcze strzeliłeś bramkę, więc dla ciebie to podwójnie ważne spotkanie. Tak, nawet potrójnie, bo tak jak powiedziałem w wywiadzie w przerwie, dedykowała tę bramkę mojej córce, która ma 2 miesiące i nawet bardzo mnie to cieszy. Szczególnie to, że po tak długim okresie, choć chyba na zwycięstwo, w końcu przechodzi tą złą pasję. Mam nadzieję, że teraz zacznie się pasa w drugą stronę, te lepsze wyniki. Ale wiadomo, że po jednym takim zwycięstwie trzeba cały czas pracować, cały czas być skupionym na tym, żeby kolejne zwycięstwa przechodziły takie jak dzisiaj. No właśnie, trzeba być cały czas skupionym. To spotkanie zaczęło się podobnie jak ostatnie spotkanie w Zabrzu. Zaczęliście bardzo dobrze i też byliście skoncentrowani, ale teraz udało wam się dowieść to zwycięstwo do samego końca, chociaż ta końcówka spotkania była trochę nerwowa. Tak, no tak. No mieliśmy z tyłu głowy to, że tak samo było na Śląsku, tak samo było w meczu z Zabrzem, że obejmowaliśmy prowadzenie, ale mogliśmy gdzieś tam dobić rywala i dokończyć tych spotkań z całym dorobkiem, tak, 3 punktów. Tutaj cały mecz byliśmy nisko w obronie, czasami chodziliśmy do pressingu wysokiego, to nam się udawało i bardzo cieszę to, że jesteśmy nagle po całym rundzie gry. Mierzyła się pierwsza drużyna w tabeli z ostatnią, a tak naprawdę na boisku wcale nie było widać różnicy. To jest już efekt tych treningów z trenerem Skowronkiem? Czy po prostu w końcu coś w głowie przeskoczyło i się odblokowaliście? Na pewno też w głowie przeskoczyło to, że no przecież lider, tak? Na pewno każdy z nas spodziewa się trzeciego spotkania. Takie było, wiadomo, że Pogoń ma jakość w swoich szeregach, ale my się nie odpuszczaliśmy nawet na centymetry rywalom, teraz staraliśmy się odpychać ich ataki od naszej bramki. Tak naprawdę nie mieli, może mieć 2-3 do końca sytuacji, ale resztę byliśmy wtedy skupieni, skoncentrowani na obronie, to nam się dzisiaj opłaciło. Teraz przed zimową przerwą jeszcze spotkanie z ŁKS-em. Z jednej strony będziecie podchodzić do tego spotkania na pewno na większym luzie, a z drugiej strony mierzycie się z zespołem, który też bardzo potrzebuje punktów, żeby się wydostać ze strefy spadkowej. No to będzie ciężki mecz dla nas, szczególnie, że gramy na wyjeździe. Tutaj jak gramy w Krakowie, ta publika jest z nami i nas dopinguje. To na pewno będzie zupełnie odwrotnie. No ale tak jak powiedziałem, to zwycięstwo dzisiaj będzie bardzo ważne, jeżeli wygramy tam. Jeżeli tam odpukać poniesiemy porażkę, to zwycięstwo dzisiaj w ogóle nic nam nie daje. Także musimy też, tak jak powiedziałem wcześniej, być skoncentrowanym i cały czas spokojne głowy i pojechać do Łodzi po 3 punkty. Ja życzę spokojnych głów i powodzenia. Dziękuję bardzo. Rzeczniczkę dla samą Karolinę za to, że też się pozdrowiła i dzięki temu śliłem bramkę. Dziękuję bardzo.